zobaczysz się ze swoim chłopakiem. Tak, szkoda. Tak jest! Pora zdobyć górę Fitzmorisa! Ślizguś! Monsieur Bull! Stara Betty! Klasyk. No dobrze, panienki. Ostatnia na dole stawia gorącą czekoladę. Hej, najpierw ja mówię start! Start? Okej. Okay. To nikt już nie szanuje pięknej tradycji zawodów saneczkowych! Fajny ślizg, babuniu. Jak ze sterownością? Całkiem nieźle. To wszystko, na co cię stać? Dziwne. Króliki! Stop! Króliczki! Okej, możesz mi trochę pomóc, babuniu? Pokażę ci, co jeszcze umiem. Lodowy oddech! Gorącą czekoladę. Ja to sama? Dobrze, niech będzie. Stawiam gorącą czekoladę. Szkoda, że śnieg się już roztapia. To prawda. Jutro trzeba będzie iść do szkoły. Jared! Twoja czekolada jest gotowa. O, jak miło! Dziękuję! Pyszności! O, nie! Jeszcze nie mam gotowej odpowiedzi. Muszę mieć więcej ciosów! Parzy! Jeszcze jeden śnieżny dzień nie zaszkodzi. Śnieżny patrol, dzień 30. Zgadza się, Bob. Dziś mamy kolejny mroźny dzień, a na dodatek Townsville zostało opanowane przez Yeti. Patrol Yeti, dzień 1. Nie zaskoczyłeś mnie, Nick. Wygląda na to, że przyciągnął je do nas śnieg. Co cię sprowadza do Townsville? Już mówię, u was jest naprawdę uroczo. To idealny zimowy kurort. O, zgadzam się z tobą, kochanie. Matterhorn nie umywa się do tego miejsca. Jejku, Yeti. Yeti? Najpierw ten śnieg, a teraz jeszcze Yeti? No pewno są miłe, jak się je lepiej pozna. Mam już dość tego śniegu. Minął już miesiąc i nie wierzę, że to powiem, ale tęsknię za szkołą. Ja też. Mój umysł trochę się rozleniwił i jest... bezużyteczny. A ja tęsknię za zapachem podręczników o poranku. Tak, jasne, bujko. Pewnie przykro ci, że spadło tyle śniegu. Nie widziałaś swojego chłopaka od czasu, kiedy dał ci kwiaty. Właśnie! On nie jest moim chłopakiem. I uwielbiam śnieg, a wy nie lubicie śniegu? Chodźcie pozjeżdżać. Uwielbiam zjeżdżać, zjeżdżanie jest najlepsze. Myślę, że od śniegu pomieszało nam się w głowach. Hej, co się stało z górą Fitzmorisa? Teraz to kurort dla Yeti? Biedni ludzie. Dobra, naszą górkę przejęły Yeti? Jestem pewna, że nie będzie tak źle. Każdy znajdzie miejsce dla siebie. Przykro mi, ale dla was nie ma tutaj miejsca. Lepiej nie zbliżajcie się do góry. Od teraz to kurort Yeti. Ach tak? Za to ja zrobię sobie kurort na twojej głowie, sierściuchu. Zostaw, brawurko. Szkoda twojego czasu. Znajdziemy inne miejsce do zjeżdżania. Mali ludzie. Red, nie cierpię tych napuszonych wielkoludów. Chciałabym, żeby wrócili na lodowiec, z którego tu do nas przyszli. Właśnie. Nie chcę już...